Vlogmas, dzień 13. Cześć kochani, witam się z Wami po dłuższej przerwie, bo vlogmasów nie było. Powiem Wam szczerze, że mam materiał, żeby skręcić kilka vlogmasów z tych dni, w których właśnie ich nie było, ale stwierdziłam, że one będą takie nudne, że nie będę tego robiła, tylko będę nagrywała w tych dniach, które będą jakieś ciekawsze. Czy dzisiaj będzie ciekawsze, tego nie wiem, ale mam wolne, nie idę do pracy, także postanowiłam, że będę nagrywała. Także zapraszam Was do oglądania. I pora otworzyć kalendarz. I patrzcie, co było dzisiaj. Krem wedlowski, intensywny smak. Powiem Wam, że nigdy tego nie próbowałam. Nawet nie wiem, do czego to można dodać tak naprawdę. Także piszcie mi, jak Wy to jecie. I była karteczka. O nie! Nie udało się z workiem karmelu, więc musi wystarczyć słoiczek. O, myślę, że będę go używała do omleta? Pewnie do omleta. Bo wczoraj w kalendarzu miałam taką maseczkę peel off i myślę, że dzisiaj sobie ją zrobię, bo wczoraj późno poszłam spać i nie wyglądam dzisiaj zbyt dobrze. Jak widzicie, ja już się pomalowałam, umyłam włosy. Teraz jeszcze zostało mi się ubrać, ogarnąć te włosy, żeby wyschły. Zaraz je po prostu wysuszę. I muszę posprzątać w mieszkaniu, ale zanim to pojadę do rodziców, bo jakiś tam list mi przyszedł, także pojadę go odebrać. I dzisiaj w planach w sumie nic konkretnego nie mam. Nie wiem, Daniela nie ma, jakąś siłownię przenosi, także powiem Wam, że nie wiem, co dzisiaj będę robiła. Myślałam, że kupimy dzisiaj już choinkę, ale nie wiem. Właśnie sobie przypomniałam, że dzisiaj jest ciężarówka Coca-Coli w Chełmie. Od 15 do 21, także kto wie, może się na nią wybierzemy, zależy jak Daniel długo będzie siedział i właśnie robił coś tam na tej siłowni. No i myślę, że może go wyciągnę. Jak widzicie, ja już jestem w aucie i właśnie jadę do rodziców po ten list, o którym Wam mówiłam. Oj, troszeczkę będzie mną trząsło. Ale wyjeżdżam właśnie z parkingu i tak, pojadę po ten list, później posprzątam, zrobię coś na obiad, pojadę po Daniela, a na sam koniec pójdziemy na te ciężarówki Coca-Coli i może na jakąś herbatkę świąteczną, no zobaczymy. Wróciłam do domu i powiem Wam, że mój list nie okazał się niczym innym jak pocztówką, kartką świąteczną od Magnolii TV. I tutaj Wam zaraz przybliżę, żebyście mogli przeczytać sobie życzenia. I możecie sobie przeczytać teraz, jakie super życzenia wymyślili. Naprawdę ekstra. Chcę szybko zjeść śniadanko i zabieram się do sprzątania, także widzimy się za chwilę. Bo jestem w samochodzie i do Was mówię. Właśnie jadę po Daniela na zakupy, na te ciężarówki, może na kawkę. I będziecie cały czas z nami, także będziecie widzieć na bieżąco. Till Christmas Day, everything's ready. Snowflakes are falling, snow angels being made. But all I really want is you. All I really want is you. All I really want. Dzień dobry, po długiej przerwie. Powiem Wam szczerze, że miałam Wam tyle nagrywać, a nie miałam kiedy tak naprawdę, bo cały czas coś robiliśmy, także nie wiem, mam nadzieję, że uda mi się sklecić tego vloga tym razem, nie tak jak te poprzednie i że będzie coś ciekawego, a nie tylko moje gadanie. Także tak, teraz przyjechałam, zaraz sobie zrobię herbatkę, bo strasznie zmarzłam, chociaż widzę, że teraz jestem trochę czerwona, bo odwoziłam Daniela do pracy. Jutro mam na 6, także dzisiaj wcześniej muszę się położyć spać
I tak, i teraz idę robić herbatkę, także zabieram Was ze sobą. Gotowe, dzisiaj pijemy zieloną herbatę z pigwą i do tego dwa plasterki pomarańczy. Ja nie lubię bardzo herbaty z cytryną, ale powiem Wam, że z pomarańczą mi strasznie smakuje. Nie wiem, czy tylko ja tak piję, czy to jest dziwne, ale naprawdę jest przepyszne. Herbatka gotowa, także mogę iść powoli przerabiać tego vlogmasa. Ja się grzeję za pomocy przyjaciela, który był w paczuszce numer 8 w kalendarzu adwentowym. I powiem Wam, że to jest naprawdę super. Idealny pomysł. Mega mi się podoba. A Wam? Pora zakończyć tego vloga. Mam nadzieję, że widzimy się jutro, o ile zbiorę wystarczająco fajnego materiału. I tak, pa pa!